piwo Anerki, wpływ piwa na nerki. Oczywiście przyjęło się uważać, że to piwo w świetny sposób pomaga naszym nerkom w oczyszczaniu się, w lepszej pracy. Ale jak jest naprawdę? Czy to piwo ma jakiekolwiek właściwości wspomagające te nasze nerki, czy to działanie jest tylko mitem? Oczywiście wiemy, że piwo zawiera alkohol. Alkohol w dużych ilościach jest szkodliwy, ale nie mówimy tu o dużych ilościach piwa, ponieważ wiemy, że to nie za bardzo jest pozytywne dla naszego zdrowia. Po pierwsze, piwo ma działanie moczopędne. Wiele osób tłumaczy, że dzięki temu działaniu tego piwa, temu działaniu moczopędnego, piwo pozwala naszym nerkom lepiej usuwać toksyny, lepiej oczyszczać nasz organizm i że to działanie jest bardzo skuteczne. W rzeczywistości, niestety, to zależy, czy lubimy piwo, czy nie, piwo ma, chociaż ma to działanie zwiększające diurezę, czyli to działanie moczopędne, ale jest ono na tym samym poziomie, jak działanie moczopędne w przypadku wody. Tak, takiej zwykłej, normalnej wody. Piwo ma takie samo duże działanie moczopędne jak woda. Wiele osób twierdzi, że piwo powoduje, że od razu muszą iść do toalety, ale najczęściej mówią oni o wypiciu 3, 4, 5 piw i wtedy, że muszą iść do toalety. Wypijmy równowartość wody w porównaniu do tego wypitego piwa, to również będziemy musieli lecieć do toalety. Kolejnym niejako potwierdzeniem tego mitu, że piwo wspomaga pracę naszych nerek, jest to, że etanol, czyli alkohol znajdujący się w piwie, ma działanie rozkurczowe. Niestety taki argument też nic nie znaczy. Działanie to rozkurczowe występuje przy bardzo dużych ilościach alkoholu. Żeby ono powstało, musimy wprowadzić tego alkoholu bardzo dużo do naszego ciała. Ten poziom wypitego alkoholu jest już tak duży, że powoduje negatywne konsekwencje dla naszego ciała, dla naszego zachowania, jakby to nie określić. Ten argument również jest niestety pudłem. A może usuwanie kamieni nerkowych? Ten argument też często jest podnoszony, ale to też niestety pudło. To tak samo jak i inne substancje moczopędne. One też mają takie działanie, w tym na przykład woda, sok z żurawiny. Czy to jednak znaczy, że to piwo jest złe? Oczywiście nie. W odpowiednich ilościach to piwo nam nie zaszkodzi, jeśli jest odpowiedniej jakości, odpowiedniego producenta i oczywiście, tak jak mówiłem, w odpowiedniej ilości. To piwo raczej nie spowoduje w naszych ciałach jakichś tam katastrofalnych skutków. Ale pamiętajmy, że tłumaczenie sobie picie piwa ochroną nerek mija się z prawdą. Ma ono takie same działanie jak woda, a jak wiemy, woda nie zawiera alkoholu ani tych wszystkich składników chemicznych, które często występują we współczesnych piwach, które nie są zbyt pozytywnie działają na nasze ciało. Więc nie przypisujmy piwu działania, świetnego oddziaływania na nasze nerki, ponieważ jest to nieprawda. Te wszystkie mity, legendy, że to piwo świetnie oddziaływuje na nasze nerki, są nieprawdą. Oddziaływuje w ten sam sposób, co woda. I nie próbujmy po prostu przypisywać piwu nie wiadomo jakich właściwości. Lubimy piwo, pijmy piwo, nie tłumaczmy się, że chcemy w ten sposób wspierać nasze nerki. Po prostu lubimy je, to je pijemy. Lubimy sok z pomarańczy, pijmy sok z pomarańczy. Lubimy wodę, pijmy wodę. Nie przypisujmy im jakichś świetnych, wielkich właściwości. Chyba, że musimy takie przypisać, żeby to jakoś wytłumaczyć. Wtedy oczywiście jakieś działanie moczopędne jest, jakieś tam działanie jest, więc jak najbardziej nie chcemy pić wody, pijmy piwo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do oceny, skomentowania. Każda aktywność jest ważna dla tego kanału i dla mnie. Dziękuję za uwagę.